Witajcie. Z tej strony Gwiezdny Klucz, a oto i przed wami gra Wychodzenie na Zewnątrz, czyli po angielsku Moving Out. Jest to gra co prawda o przeprowadzkach, ale no i tak Wychodzenie na Zewnątrz, tak, bo można źle przetłumaczyć na polski. A ta mniejsza z tym, jest ze mną oczywiście siostrę. Twoja siostra. I gramy Dinosaurus Rexus. Nie znamy gry, poza tym, że widzieliśmy ją przez chwilę na YouTubie, zobaczyliśmy, że jest, to stwierdziliśmy, że będziemy grać. I poza ja tym, że wiemy, że jest policzkowanie. Tak. Ja gram oczywiście po klawiaturze, siostra na padzie, będzie mi hałasować. I zaczynamy. Co? O, kustomizacja. O, idealny. A tył na wózku? No, będę wybrać, albo się jeździ na wózku, albo się chodzi. Wspaniała. Czekaj chwila. Dodatek. Mogę być tak. Mogę być kwiatka, kaktusa, drzewo i gołąb. Ja oczywiście, że gołąb. To jest kolory, nawet nie wiem. Nie mogę. A, kolory skóry. Dobra, będę takim zgniło zielonym. A doniczkę będę miał. Czemu nie ma różowej? Dobra, niech będzie taka. A taniec? Kolor skóry. Nie wiem, siostra, czy można nawet. W przypadku. Ty zmieniasz całe ciało, a nie tylko kolory. Omar nie. Robot, disco. Nie no. Nie no, Omar musi być. Nic lepszego nie znajdę. Okej. Dobra, no ja już gotowy. Prawik, dobra. Taki. A, można wylosować sobie. Ale dobra, nie chcę losować, ja chcę mieć to, co ja wybrałem. O, pięknie wyglądam. Gołąb. Ja piękna. O. Dobra. Ja już gotowy. No, a i ten gołąb. Tam nic wybiera? Jeszcze niżej. Jeszcze niżej? Jest, ta muzyczka jest zabójcza. Ja mam homara, więc nie wolno. Moje doniczek. To jest piękne. To bierz sobie to, jeśli chcesz. Nie, ale po prostu gra mi kupiła już samą muzyczką. Która dla mnie jest w sposób przyjemna i wręcz źle śmieszna. Dobra, gotowe, gotowe. Bo. Rusz to, bo to stracisz. Że co? Cicho, siostra. Nie. Bla, 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 równe Mankind has been moving and lifting objects since the dawn of time. Welcome new employees to the Smooth Moves family. This is your first step to becoming a certified furniture, arrangement and relocation technician. You're probably asking yourself, gee, I don't know anything about moving furniture. Well, you're in luck. This training module nie wiem. O, już policzkowałam. Ja tu się uczy dopiero korzystać, a ty już mnie bijesz. Kobieta cię bije, no normalnie. Nie kobieta, tylko jakiś dziwny jaszczurek. Kobieta. A, to ja myszką muszę. Aha. Ej, no nie, teraz kursor myszki będziecie widzieć. Chwila. Dajcie chwilę, spróbuję go wyłączyć. Dobra. Już nie widzicie kursora, więc powinno być dla was lepiej. Nie wiem, ale wiem, za to czym się bije. Już? O! Moje pudełko. Moje! Nie, nie oddam. No. A po co drugie? O! Elga, coś dla ciebie! No, było informacja o tym, że to Kingowi wynaleźli skakanie, więc coś dla Helgi. Ej! No co? Boing, boing! Dostaw! Uczę się! Ale daj! Ja też chcę! A masz! No daj mnie! Moje! Ja chcę się... Ja chcę! Oddaj! Oddaj to jaszczurce! No! No przestań! A to moje jest! Widzisz? Och! A
On the count of five. Postaw. One, two. Okay, just throw it already. To się tym samym, którym się biło. Bo nie stoisz z boku, więc... Musimy być idealnie po dwóch bokach tej kanapy. I teraz... No trzymaj teraz tą przycisk, którym się biło. Patrz. I rzut. Widzisz? Jakie łatwe? Wow! Wow! Kruche! Nie, nie rozwalamy. Ups! Coś pękło. Ups, coś pękło. Tego się nie rzuca na przyszłość. Bo je... Bo... Nie. Ja mam wibrację pada przez te twoje. No wiem, bo ja ci ich specjalnie nie wyłączyłem. No nie. Ja miałeś tego nie dostarczać. O to w tej grze chodzi, aby... Amasz. Co? A. Dobra, to ja za... No. Ja chcę te grabie zanieść. Grabie chyba... Ale da się bić w głowę nimi. Boję! Czy my się ciągle będziemy tłuc? No to wygląda. Nie, gra nie dla mnie zdecydowanie, ale i tak. Czemu nie dla ciebie? Fajnie. Bo nie lubię takich gierek. Ale muzyczka to rekompensuje. Hej! Papa! Jaszczurki nie zabrałem! No! Ha! Czy ja tam widziałem owce? Gratuluję syfiorowi. Dobra, no to zaczynamy pracować. Kurczę, co to jest? Przecież ty wiesz, co to jest. Nie oglądałem. Dobra, zlecenia, jeździ autkiem, czekamy aż coś się stanie. To będziemy brum brum i potrącać wszystkie lampy i innych ludzi. No nie, zlecenie. Nie chciałem pracować. Ja chciałem sobie potrącać ludziów. Dobra. No cóż. 3 minuty 10 sekund. Będziemy mieli brązowy medal. Ja to obiecuję. Dobra, zobacz. Zaczynam, dom z jednym sypialnią. Tak, marzenie. A ja nie przeczytam swojego, bo myślałem, że to się nie przemija. Dobra, więc zaczynamy. To ja ukradnę toster, jeśli jest potrzebny. A jeśli nie, to też go ukradnę. Ja biorę Game Boya. Po pierwsze bierzesz stół, a nie Game Boya. Nesa. Nieważne, ale bierzesz cały stół. Co? Nie zabronił wziąć całości od razu. Lodówka. Lodówka jest dwuosobowa. A ja teraz krzesła niosę. Dobra. O. Sama jej nie weźmiesz. Coś mówiłeś. Dobra, teraz... Chodź, tędy, szybko. Dobra. Ta gra arcade'owa się stoi. To nie jest arcade'owa. Ty chyba nie rozumiesz, co to oznacza. Dobra. Nawet. Dobra. Kanapa. No! No idź! Idź mądrzej, wynoś mi tą kanapę czym prędzej! Czemu? Bo nam się czas kończy. Twój Game Boy nie był chyba potrzebny do mnie, a nie był. Dobra. Nie. To ja wezmę telewizor. Mój! Dobra, bierz te TV. A, te wezmę... To. Cokolwiek to jest. Wygubiłem radio. Tu jest. Jej, telewizor! Pan telewizora! Tu nie jest radio, to jest konsola, Geniuszu. Ale... To było radio, to co ty niosłeś teraz? Nie mogę. Nie, mój telewizor! No, proszę cię, siostra, nie przeszkadzaj. Ja sam sobie poradzę nawet lepiej. Z moim gołąbkiem na głowie. Gryl! Jakiś karton z klozeta. I łóżko. Ja biorę mikrofalówkę. To ja wezmę karton z klozeta w tym gryla. A łóżko sama zaciągnij.
Ja idę po gryla. To łóżko sama się ciągnie, tak czy jak. A ja nie dam sobie sama rady z łóżka. No, dobra. Chodź, gryl. Muzyczka naprawdę zabójcza. No i proszę, a jeszcze leżak, dobra, to ja łóżko zacznę przesuwać powolutku. Ty zanieś leżak i szybko. Może uda nam się nawet na ten medal z tego, z plastiku koloru żółtego zapracować. Chodź. No co ty robisz? Ty mogliśmy nie wybijać tej szyby. I tak byśmy sobie poradzili. No, co? No. Co ty robisz? No pcham. Patrz, ja ciągłem było dobrze. Ty nagle zaczęłaś i się zablokowało. O, dobra. To przez drzwi. Jest. No idź. Idź. Idę. Ta gra bardziej w... Dobra, no właśnie. Jak nam zaliczy tą... No przestawaj tu trochę szybko. Nam zaliczy może... Nie zaliczy złotego medalu, bo oczywiście nawrzucałaś byle jak. No. Nie no, tylko łóżko się tu nie mieści. Poświęć, żebyś to poukładała. Teraz, szybko. A zresztą dobra, co mnie to interesuje, ja pozbieram flamingi. Sama mam to wszystko robić. No, skoro teraz trzeba poupychać jakoś, żeby łóżko się zmieściło, to tak. Ja w tym czasie flamingi pozbieram i jakieś inne dziwactwa. Łóżko ważniejsze. Nie, bo i tak nie będzie złotego medalu. A do lądowego jeszcze dużo czasu. Dobra. Z lodówką. Zostaw, nie musisz lodówki. Stawiam inne rzeczy, no. I coś jeszcze wypadło. Mikrofalówka. To popraw to wszystko. No. Nie jest łatwe. To pomóż mi teraz z tym łóżkiem. To się nam może uda, chociaż na srebrny medal. No. Pomóż no, z łóżkiem, bierze kanapę. Wypadła. To co mnie interesuje kanapa? Teraz poświęcie o łóżko. No. I znowu. Nie krzycz na mnie. Nie krzyczę, tylko się wkurzam, że proszę cię o... No i znowu łóżko ruszyłaś zaraz kanapy. I wypadło. Dziękuję bardzo. Niepotrzebnie tylko namieszałaś. Wspaniały trening, udało nam się spoczyć. Ale nie udało mi się z krzesłem. Połamało się. Czemu gadać jakoś dziwnie? Bo to jest jak szczurka. Tak gadaj normalnie. Ej, no nareszcie porządny człowiek tym jeździ. Jakieś cele bonusowe. O. Tłucz okna. No, czemu się tłucz okna nie zaliczyło? Chyba było wszystkie. Nie. Trzeba to powtórzyć. Dobra. Trzeba to powtórzyć i ja... Na pierwsze złoto? To... Nie na złoto. Pierwsze co to ja stłuczę wszystkie okna. Dobra. A potem spróbujemy nie stłuczyć wszystkich okien. Pierwsze. Drugie. A, dobra. Tego okna nam zabrakło ostatnio. To teraz pośpiesz się z tymi małymi rzeczami, ja też będę mały znosił. I postaraj się poupychać, proszę cię, w kącie. Dobrze, dobra. Potem jeszcze raz będzie... Nie, bez tłuczenia okien to zrobimy kiedy indziej. Niech będzie na potrzebne. Poza nagraniem. Nie poza nagraniem, kiedy indziej. Bo nawet nie wiem, do czego są te punkty. Pyt? Misja? Dobra, sztuł. Nie wiem, siostra. Nie wiem, co to daje, wiem tylko, że to jest. Dobra, dobra, kradnij sztoła, szybciej. Halo, doniczek. To jest głosobawy. Daj radę sobie sam, widzisz, daj radę. Zobacz, jak ładnie mi idzie. Widzę. Poza tym nie wszystko, co da się rzucić w dwie osoby, wymaga dwóch osób do przenoszenia. O, telewizor zepsułaś. No i... No i nic. Hyc, rzuć. I proszę, widzisz, jak ładnie poukładane? Bo nawet będzie złoty medal. Telewizor bardziej tu. Pięknie. Tylko trochę jeszcze mało rzeczy jest pownoszonych, bo co, będzie dopiero połowa. Co to był za jakiś strzał z języka? Nie wiem, to było ode mnie. Na głowę noszę rybę. Sama sobie ją tam dałaś. No. Co jeszcze? Dobra, ja wezmę stolik. I bierzemy się za... Okej. To ja już się szykuję do kanapy. Oj, zauważyłem, jednej szyby nie stłukłem. I się udało. Kanapa, idziemy. Idziemy, kanapa. Jest dobrze? W miarę. Już wyskakujemy. Dobra.
Teraz trzeba wepchać kanapę jakoś też w mądry sposób. Jak nie... O, dobra. Lodówka. Siostra, trochę powagi, proszę cię. No, blokujesz mi tylko. Blokujesz mi przejście. To jest głupi sposób, żeby się pchać, jak ktoś jest w takim wąskim przejściu i w ogóle. Ale dobra, może nam się uda tym razem zrobić na złoty medal. W ogóle, powiedz szczerze, spodziewałeś się, że tu jakieś sekretne cele będą? Nie. Ja też nie. A te flamingi wziąłem po prostu, bo się wkurzyłem, że przez swoje jełobstwo nie daliśmy złotego medalu. Dobra, no idź łóżk. Łóżk, idź. Jest! Dobra. Szacun! Brawo. I co teraz powiedzą? Miały trening. To samo, ale nie udało mi się z krzesłem. Połamało się. Zamieniliśmy się. Czyli w sumie to samo, nic nowego nie mówią, a szkoda. Obaj teraz jadą. Wow. Czemu obaj jadą? Nie wiem. Muzyczka dalej zabójcza. Dobra. I te paczki, które tam latają. Nie wiem. Uda wam się wcześniej. Tak, świetna przeprowadzka, że klient polecił was znajomym. Jest zachwycony waszą pracą. Nie przenosimy tylko mebli. Unosimy se. Dobra. Muzyczka dalej zabójcza. Hot pepperoni. To jedziemy. Brum, brum. Brum, brum, brum. I śmietniki, i skrzynki na listy, i śmietniki. Dobra. Starczy tego czasu. Nie jesteśmy poważni chyba. Ty na pewno nie. Wow. Wygląda trudno. Włączymy wszystkie okna? Nie wiem. Rób co chce ta. Aha. Nie, pamiętaj, nie zrób sobie krzywdy. Nasze ubezpieczenie pokrywa tylko ciężarówkę. Szef zawsze o nas dba. Jest najlepszy. No. Dobra, biegiem. No. O, walizka. Ola. Na pewno walizka będzie potrzebna do przeprowadzki, więc... O, nawet trafiłem. Więc... No, chycaj. To nie bezi, ale i tak może chycać. Ups, chyba stłukłem jakiegoś waza. Co to za żółw? No, krzesło mi blokuje, dzięki siostra. Tak jest tutaj nawet wyrzucamy, że blokuje wszystko. Już lepiej? Nie lepiej, bo i tak już nie zdążymy na złoty medal przez to. Co to za jakiś wściekły żółw? Weź zanieś go do budynku, a nie. Oj, żółw. Dobry żółw. Dobra, to ja z tej... Powpycham wszystko, jak się da, trochę poukładam. I dobra, ja biorę paczkę z jednego klozeta. Okna nie stłukliśmy. No czemu on wyszedł? Nie wiem. On nam chyba przeszkadza. Nie wiem. Żółw do środka. To zostawmy go w klozecie. Nie. Okej, dobra. No czemu on umie wychodzić? Nie wiem. Ja tej gry nie znam. Tak. Czemu ten żółw ciągle ucieka? Ktoś mówi, że my nie zdobędziemy tutaj złotego medalu. Czemu? Jesteśmy zbyt jełopowaci. A. Niepotrzebne to było. To na ziemi. Ja biorę skrzata ogrodowego. Okej. Okay. Niepotrzebny, ale i tak go chcę zawieść. Ale jest tylko jeden chyba. Wow. Piłka do bramki. Jej, gol! O, grill. Ja wezmę grilla. Gol! Dobra, gdzie jest żółw? Go szukaj, bo jeszcze się okaże, że on nam będzie kradł rzeczy z ciężarówki. Chodź. Dobra. O, karton. Już cię goni. No chodź. Trzeba będzie go wrzucić do środka znowu. Chodź. O, czy... Mój kameleon właśnie piernął. Nie. Tak. Ja to słyszałem. A teraz siostra, pomóż mi proszę z tym łóżkiem. Z łóżkiem?
przy wnoszeniu ostatniej rzeczy, ten kto nie będzie wnosił, niech pilnuje, żeby żółw był w budynku. Coś mi się wydaje, że on naprawdę pod koniec może zacząć jakieś przeszkadzanie robić. On już przeszkadza. Że jeszcze bardziej. No, siostra, prosto trzeba iść, żeby to wynieść, a nie krzywo. I ty prosto, żółw mi przeszkadza. O. A ciekawe, co by się stało, gdyby wyjść na ulicę? Nie. Chyba by było sprawdzić. No, chcesz to sprawdzaj. Dobra. Zobaczmy, co jest jeszcze potrzebne. Kanapa. Nie da się. Mech. Kanapa, jeszcze wiele rzeczy. Kanapa, lodówka, mikrofala i telewizor. Dobra, biorę mikrofalę. A, i krzesełko. To ja biorę telewizor. Profesjonalne przeprowadzki po prostu. Dokładnie. O, co? Odłączyć coś najpierw. Nie, lepiej wyrwać kable. Więc... Nie, telewizor zostaje. Nie wiem, czy tak ty chcesz tutaj pomieścić jeszcze te kanapę, lodówkę. Nie, nie pytaj. Może mądrzejszym pomysłem byłoby to jakoś poukładać specyficznie? Te małe rzeczy staram się na siebie wrzucać. No ja też, ale to niekoniecznie pomaga. Żółw gdzieś się tu kręci znowu. A, jeszcze stół! Super, nie zdążymy na złoto. Dobra. Nie ma tak jak rozbijać szyby żółwiem. Ej, bo ty mi go wrzuciłeś i on mi przeszkadza. No wiem. Ze stołem. Dobra. Nie krzesło. Co on jakąś bandany nosi ten żółw? Glasses. Czemu nie mogę uderzyć żółwia? Dobra. Aż szok dziwi, że ktokolwiek nas zatrudnia. Siostra, źle idziesz. Nie, ty źle szłaś, a nie, że coś. Tylko szłaś w taki sposób, że po prostu blokowałaś się, czym szedłaś w sumie. Szedłaś, prawdopodobnie chyba szłaś, ale dobra. Dobra, jeszcze. Lodówka. I... Kanapa. Dobra, to najpierw kanapa. No, będzie chyba trudniejsze. Nie sądzę. Ups, spłukliśmy jakiś wazon. Co żeś zatrząsła kanapą? Pilot z niej wpadł. Dobra. Ach, nie zmieści się. Jak nic się nie zmieści. Trzeba będzie to jakoś mądrze poukładać. Telewizor, grill, krzesło, wszystko trzeba na jedną stertę poukładać. No, zakopałaś mnie. Nie da się, jestem tu zablokowany. No, super, już brązowy. Dobra. Ale jest trochę więcej miejsca, więc może nam się jakoś uda. Tą kanapą, dobra, to jeszcze tylko telewizor spróbuję przestawić trochę. I inwazyjnie. Zdaje się mi, że nam zabraknie czasu. Nie wiem czemu. Dobra. Co tu się stało? Ty przewróciłaś kanapę, teraz bierę ją szybko, siostra. Okej, kanapa zaliczona prawie. Dobra, zaliczone. No, co ty robisz? Jest zaliczone i nagle przestaje być zaliczone. To zostaw na później, bo ja chcę żółwia do budynku wsadzić, zanim zaniesiemy ostatnią rzecz. Bo mi się wydaje, że ten żółw powinien być w domu. A teraz pomagaj z lodówką. Już. Wydaje się, że żółw nas szuka. Dobra. Teraz najgorsze, jakoś trzeba upchać tą lodówkę. Wiesz co, może spróbujmy ją wrzucić. Nie mogę wstrzymać. Dobra, trzymaj. I podejdźmy bliżej i szykujmy się do rzutu. Uwaga i rzut. Dobra, to ja idę wsadzić żółwia, ty bierz krzesełko. Nie. Dobra, to ja biorę krzesełko, ty trzymaj, a ty rzuć żółwia do budynku. Żółwi. Szybko. Nie rzucaj żółwiem, tylko go wnieś nawet do środka. A bez budynku? Jest w budynku. Dziękuję bardzo. Fajowskie ruchy. Oho, i odjeżdżam na przyczepie. No, żółw mnie ugryzł. Te, żółw mnie ugryzł. To chyba znaczy, że cię lubi. Ja też go lubię. Te tak są genialne. Nie aż taki genialny. O. Brązowy medal! Dostar żółwia! To mieliśmy go zabrać ze sobą? Na to wygląda. I jest tu jakieś wazy. To może być trudne. Dobra,
Wracamy do mapy, nie będę powtarzał więcej poziomów na razie. A muzyka dalej zabójcza. Co wyjeżdżamy, to mamy inną rejestrację. No tak. Mam wrażenie, naprawdę się spełniają! Przedstawiam najnowszego pracownika, to Dazzlehoof? Dazzlehoof? Kozorożec. Ja tym gram. Se zmieniaj swojego. O. Nasz nowy klient dzielny przegłoszenie w dzienniku Pac-Mer Post, czegoś tak. Rany, jesteśmy sławni. Dobra, tam lecimy. Koszy. Lecimy jeszcze jednego. Rożcem. To bądź kozorożcem. Ołówek. Ołówek. O, Helga, co ty tu robisz? Mam nadzieję, że oglądasz. Swoje włosy zgubiłaś. Dobra. Aha. Wow. Dobra, szybciej, siostra. Gotowa. No to lecimy z ostatnim domem. Nie, już powinienem kończyć tak naprawdę, ale no niech będzie ten jeszcze jeden raz. Ta gra jest zaszalona. Albo mi się wydaje, bo to będzie aż trochę za duże. Mam nadzieję, że pianina nie będzie trzeba brać. Nie wiem. Mówi włożyć do ciężarówki najpierw duże przedmioty. To może być dobry pomysł. Klient prosił, żeby nie rozbijać jego rzeczy. Będziemy ostrożni. Żartuję, zapłacili za ubezpieczenie od przeprowadzki. Tłuczcie co chcecie. Yeah. Dobra, to zaczynam od szyby, rzecz jasna. No jasno, od czego innego zaczynamy? Uwielbiam tu trzymy. Ty pierdzisz tęczą! Jak? Ale trzeba. Dobra, pomóż mi z łóżkiem. Tęczą. Wyrzucamy je, tylko trzeba się trochę... Przez okno je wyrzucam, tylko trzeba się odsunąć, żeby nie trafiło w ścianę. No, nie w ten sposób. A? Łóżko musi być na... No, nie chodzi o to, żebyś źle stała, tylko... Co ty robisz? Zabierz tego stolika i ustaw się normalnie, byśmy rzucili tym łóżkiem. Ej, zabierz stolika, nie ustawić go dokładnie tam, gdzie był przed chwilą. Dobra. Dobra. Ustaw się teraz po boku łóżka i zaraz spróbujemy przez skruszoną szybę to przerzucić. No, nie w ten sposób. Ma być, łóżko ma być na płasko. O, dobra. I gotowy. I rzut. No, pff. Rzuciłam. Dobra, udało się. Przepchaliśmy przez krzaki. Dobra, łapaj łóżko i wnosimy może. Nie łap krzaka postacią, tylko łóżko. Łóżko łapiemy. No nie krzaki. No. Widzicie tego jełopa z doniczką na głowie? On nie ma głowy, to jest jego głowa. Dobra. To ja spróbuję trochę. A, dobra, to. Ja idę szukać. O, pianino, chodź pomysł z pianinem. O, akwarium. Nie rozbij. Ale możemy. Nie, nie można mysł ukraść. Dobra, wynosimy akurat normalnie w miarę. O, jakaś oślina w doniczce. I może ustawmy jej tak, żeby nie blokowało nam połowy. Tak, dobrze, 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 dobrze. Ja szukam czegoś znowu dwuosobowego. A to jest chyba dobra kanapa. Kanapa! Nie lubię już ich. Kradnę, moja kanapa. A, coś już stłukłaś. Też to poczułam. Znowu coś stłuczesz. Dobra, trzeba stolik przesunąć. Nie, można go nawet wziąć już teraz. To ja wezmę konsolę, ty bierz stół. No, co za ciapy z tych naszych przeprowadzkowiczów. Dokładnie. W ogóle się nie znają na robocie. Dobra. Tu trzeba wszystko demolować. Nie mówię o tym. Ciapy z innego powodu. Się blokują mu byle otwarte drzwi. A to też prawda. Halo, siostra, czekam z kanapą. Już. No dawaj, mój kozorożcu. Ufy, kozorożec. Nie jesteś ani ruszofa, ani puszysta. Więc nie jesteś pink fluffy kozorożec. Ten stół znowu blokuje, nie? Ja za kartę ten stół kradnę na przyczepę, nawet jeśli nie był potrzebny. Bardzo dobry pomysł. Nie był potrzebny, ale przynajmniej na przyczepie nam blokował przejście. Dobra. Połowę czasu nam minęło. Tak, nie zdobędziemy złotego medalu, co ty się spodziewałaś? Na nasze siły. Wiem. Co ty robisz? No musimy się... Musimy tu przez... Obrócić. O, teraz.
Dobra. No, czemu ty się blokujesz każdą doniczkę kanapo jedna? Powinno chyba jakoś w rogu stać, wiesz? Nie, nie, jest dobrze, ważne, że się mieści. O, to ja ukradnę kije. To jest jedno. I tak to ukradnę. Oczywiście torbę, bo kij nie trzeba przynosić. O, i radio. Więc... To, że się zaś znowu su... Telewizor, no... No weź. Inaczej oni teraz będą oglądać jakieś trudne sprawy. Albo dlaczego oni? Lepsi dostarczyciele paczek. Nie. To by taki program oglądał. To byłoby zbyt nudne. O, klozeta trzeba dostarczyć! Nie, karton z klozeta, nie klozeta. Nie. Ty bierz kartona, ja wezmę toster. Czy ja słyszę kurczaka? Nie wiem. Tak, ja chyba słyszę kurczaka. Rzuć. No, toster! Nie kanapa, toster! Dobra. Jest jeszcze fajnego? Jeszcze 6 rzeczy. Przy czym oczywiście pewnie jest lodówka. Wiedziałem. No jak by można było się przeprowadzać bez lodówki? Naprawdę. Dobra. Gabina. A bieraj co tam chce. Nie to, to chyba nie było potrzebne. Jest potrzebne. Masz farta. Może będziemy przynajmniej mieli amelniowy, a nie czekoladowy medal. Wiem, że już czekolada, ale metalowy powinien być lepszy niż czekoladowy medal. No tak, teraz mam medal z aluminium. Mógł być ze stołem? Nie, bo ja niosę teraz jakiś stary komputer czy coś. Tak, ale chyba wywołałeś pożar. Gdzie niby pożar? No zobacz, jak się dymi. To tylko piekarnik. A piekarnikiem nie trzeba się przejmować. No, dobra, doniczek łap. Co? Jak oni tego stoła łapią? Nie wiem. O, pięknie. Teraz tylko najgorsze, trzeba z tym przejść. Trzy, cztery. Nie, trzy, cztery. Hic. Ja już kicłem. Dobra, stół jest. Czemu to się... No, czemu to się świeci na żółto, jak jest wniesiony? Czy on mi to... Czy on mi chwycił łóżko zamiast stoła? Tak. Co za jełop jeden. Stefan? Nie, doniczek. To nie jest jełop Stefan. Dobra. Co jeszcze trzeba wnieść? Lodówkę. I paczka. Nie będzie metalowego medala. Nie ma. Oczywiście kabel trzeba wyrwać, no. Ech. Nie krzesło, doniczek jeden. No usłyszałem kurczaka. Jak? Nie wiem. Ja jestem tym kurczakiem. Nie wiem, ale słyszałem kurczaka. Drugi raz od głosu kurczaka słyszałem, naprawdę. Zresztą obejrzysz sobie tu. To zobaczysz. Dobra, to było około 33 minuty. Dobra, musimy rzucić tą lodówką. Gotowa? Dobra. To idź po kartona, a ja tutaj w sumie pomyślę, co jeszcze można... Poszukaj kurczaka. Miałem lepszy pomysł. Dawaj, próbuj. Nie trafiłem. O, znalazłam twojego kurczaka. Goni mnie! Goni mnie, kurczak! Dobra, i hyc! I trafiłem! Gol! No, kurczaka chciałem jeszcze ukraść! Szybko poszło, bo zwaliliśmy ten stoper. I telewizor też! No dobra. I zobacz, okaże się, że kurczaka też trzeba było ukraść. No, pewnie tak. O, i znowu obaj jedziemy. I uwaga, uwaga! Strzelaj, kosze, aha! Zwierzątka zostają na zewnątrz. Nie tłucz okień? Meh, nudy. No właśnie. Ale dobra. A więc tak mi się prezentował pierwszy odcinek z wychodzenie na zewnątrz. Dobra, ale teraz jest przeczytam ostatni dialog. Zaczynacie mieć niezłą reputację. Ktoś poprosił konkretnie o was. Ło. Baszen. Uuu, ja chcę się wykąpać. No, ale też w następnym epizodzie, który będzie pojutrze, bo jutro będzie Overcooked, rozumiecie? No i to na razie na tyle, muzyczka dalej mnie wciąga. Taka letka, ale... Aha. Pięknie. No nieźle. Nie, super muzyczka, także no. I to wszystko z mojej strony, siostra, chcesz coś dodać? Macham.
No, to do zobaczenia. Gra fajna. Ta, super jest. Nawet dla mnie. Serio? Ta. No to do zobaczenia w następnych epizodach. Pa! Trzymajcie się. Hej! Pa!